W ostatnim tygodniu kwietnia odbyła się konferencja online zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Poświęcona realizacji projektu grantowego pod nazwą Młodzi Profesjonaliści – Wsparcie w wyborze zawodu i stworzeniu specjalnej aplikacji Omnibus. Program ma na celu pomoc młodzieży w kwestii doradztwa zawodowego oraz rozwijanie kształcenia odpowiadającego na potrzeby lokalnego rynku pracy. Tak naprawdę wszystkim już wiadomo, że od kilku lat współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są tutaj w powiecie ostrowskim, bo tak naprawdę od nich wypłynęła inicjatywa i taka potrzeba zmiany systemu kształcenia, żeby go dostosować do potrzeb rynku pracy. A z kolei my widzimy po wynikach chociażby zdawalności matur, że nie we wszystkich szkołach jest to w 100%. W niektórych jest nawet słabo, bo to jest 60 parę procent, a więc te pozostałe osoby, czyli 30 parę procent, za chwilę zasila Urząd Pracy. I to jest ani dobre dla tych, którzy faktycznie szukają wtedy tej pracy i są niewykształceni w wymaganym kierunku czy oczekiwanym na rynku, jak również dla starostwa czy też dla rządu, bo trzeba wyłożyć konkretne pieniądze w tym celu. W 2019 roku, kiedy miała miejsce delegacja pracowników powiatu ostrowskiego do Niemiec, zobaczyliśmy, w jaki sposób działa współpraca między różnymi podmiotami na terenie landu Turyngii. I wróciwszy z tej podróży, było mnóstwo refleksji, w jaki sposób można wzmocnić współpracę tutaj na naszym lokalnym rynku. I kiedy pojawiła się możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekt, który byłby uzupełnieniem do współpracy pomiędzy różnymi podmiotami na naszym rynku, postanowiliśmy, że złożymy wniosek i sprawdzimy, czy będzie on na tyle dobrze oceniony, żeby móc realizować ten projekt. I tak, projekt został dobrze oceniony, mogliśmy przystąpić do realizacji. Projekt grantowy i aplikacja Omnibus jest uzupełnieniem realizowanego od roku projektu Młodzi Profesjonaliści w powiecie ostrowskim. Projekt jakby składa się z trzech, można powiedzieć nawet czterech elementów. Po pierwsze, jest to rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie kompetencji matematycznych i kompetencji przyrodniczych. Kolejnym istotnym elementem tego projektu jest rozwijanie tak zwanych umiejętności uniwersalnych, czyli umiejętności pracy zespołowej, przedsiębiorczości, kreatywności. Czyli oprócz konkretnych umiejętności zawodowych, również mieli taką społeczną umiejętność funkcjonowania i wspierania firm w zakresie zmieniających się warunków. W ramach projektu zaplanowano 90 staży zawodowych dla uczniów technikum, w ekonomiku w Ostrowie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica Mokini Górnej. Mimo pandemii w wakacje poprzedniego roku udało się zrealizować ponad 50 staży. My również w projekcie mamy takie działanie jak staże dla nauczycieli. Właśnie to, żeby nauczyciele poznawali bezpośrednio potrzeby z pracodawców i też umieli jakby kojarzyć, powiedzmy sobie, umiejętności, potrzeby uczniów z potrzebami pracodawców. Podczas konferencji partnerzy z Niemiec opowiedzieli o kooperacji przedsiębiorstw i szkół niemieckich w nauczaniu młodzieży i przygotowywaniu jej do przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak będzie wyglądała aplikacja Omnibus i jakie będzie posiadała funkcje. Skomunikowania ucznia z przedsiębiorcami i vice versa, przedsiębiorców z uczniami, jak również możliwość przeprowadzenia takiego quizu, takiego analizy psychologiczno-informacyjnej o wiedzy, żeby uczeń mógł, przechodząc przez ten taki sprawdzian mały, dowiedzieć się, jaki jest preferowany dla niego proponowany kierunek. To nie znaczy, że on to musi zaraz wybrać, ale już ma jakąś wiedzę. I po wykonaniu testu przeniesie się on na ofertę, którą proponują szkoły z terenu powiatu ostrowskiego. Załóżmy, że zespół szkół numer 1 ma taką ofertę, zespół szkół numer 2, liceum ogólnokształcące, szkoła w Małkini. I po teście predyspozycji wskazują się konkretne kierunki, czyli ktoś ma predyspozycje w kierunku humanistycznym, ktoś w kierunku społecznym, ktoś ma predyspozycje w kierunku nauk ścisłych. I uczeń będzie mógł zapoznać się z ofertą poszczególnych szkół w tej aplikacji.
Omnibus będzie stanowił więc kompendium wiedzy o ścieżkach edukacji oferowanych w miejscowych szkołach oraz o późniejszych miejscach możliwego zatrudnienia. Jak podkreślano podczas konferencji, kluczowa jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami. Nasze przedsiębiorstwa działające na rynku, na terenie naszego powiatu ostrowskiego rozwijają się prężnie na rynku krajowym, na rynku światowym i bardzo dużą chęć wyrażają poprzez szukanie pracowników, przyszłych pracowników, czy to stażystów, czy to praktykantów do swoich firm. My chcemy tę współpracę ułatwić, chcemy ułatwić ten bezpośredni kontakt. Wzorujemy się trochę na przeglądarkach ogólnokrajowych, które właśnie mają za zadanie wzmocnić przekaz pomiędzy przedsiębiorcami a przyszłymi pracodawcami i chcemy zrobić takie narzędzie właśnie konkretnie skierowane na lokalny rynek, ale z uwzględnieniem potrzeb osób jeszcze uczących się i tych, które w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej edukację zakończyły. Aplikacja będzie udostępniona wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym oraz wszystkim chętnym przedsiębiorcom z terenu powiatu ostrowskiego, którzy za jej pośrednictwem będą mogli na przykład oferować praktyki czy staże oraz publikować najświeższe informacje o swoich firmach. Uczniowie za to będą mogli dowiedzieć się m.in. na czym w praktyce polega praca w danym zawodzie. Kształcenie dualne, które łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu, na które szkoły średnie w powiecie już od kilku lat kładą nacisk, przynosi efekty. Klasy techniczne pod patronatem takich firm jak Forte czy Rollstall cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, bo obie strony, czyli i przedsiębiorcy, i my jako starostwo, jako prawda, ci, którzy prowadzący szkoły średnie i zawodowe, jesteśmy bardzo zainteresowani tą współpracą. No, w tym to jest też nasz taki cel i taka służba. Więc, jak wspomniałem, współpraca jest bardzo dobra. I co to znaczy bardzo dobra? To znaczy, że zaangażowanie przedsiębiorców jest nie tylko takie czysto teoretyczne, ale praktyczne i również finansowe. Elementem projektu jest także doradztwo zawodowe. Planowane jest uruchomienie szkolnych punktów kariery i informacji, gdzie młodzież będzie mogła poradzić się specjalistów co do wyboru przyszłej drogi zawodowej, jak również uzyskać pomoc na przykład w pisaniu CV lub w zakładaniu własnych biznesów. Mają być organizowane także warsztaty psychologiczne, które pomogą uczniom w odkrywaniu swoich mocnych stron i atutów. Jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to im łatwiej, zdecydowanie łatwiej powiedzieć o swoich jakichś wadach, z tym, co sobie nie radzą, o braku umiejętności, niż pozyskanie w sobie tych pozytywów, tych mocnych stron. Ostatnio, jakiś czas temu rozmawiałam z 8 klasą. Niebawem piszą egzamin, niebawem są już podejmowane decyzje, gdzie dalej będą podejmować kształcenie. I ta grupa, która jest tak naprawdę na rynku pracy najbardziej pożądana, czyli te osoby zdecydowane, to jest garstka. To są zazwyczaj jedna, dwie osoby na tą klasę, kilkanaście do 20 paru osób. Czyli to jest tak naprawdę bardzo mały odsetek. Jak mówią realizatorzy projektu, chcą, aby owocował on dobrze wykształconą młodzieżą, która po skończeniu szkoły nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracy. A możliwe to będzie tylko dzięki odpowiedniej współpracy i wymianie doświadczeń. Zachęcamy bardzo serdecznie różne podmioty z terenu naszego powiatu. Zachęcamy przedsiębiorców, zachęcamy dyrekcję szkół, doradców zawodowych do tego, żeby włączyli się w proces powstawania tej aplikacji, bo chcemy w jak najlepszym stopniu odpowiedzieć na te Państwa potrzeby. W najbliższym tygodniu planujemy przeprowadzić właśnie konsultacje, spotkania. Zaprosimy na nie te osoby, które zaangażowały się już w tej chwili poprzez swoją obecność w konferencji, które w jakiś sposób odznaczają się swoim zaangażowaniem w kooperację między przedsiębiorcami, szkołami a uczniami. Transmisja z konferencji poświęconej projektowi i aplikacji Omnibus dostępna jest do obejrzenia na profilu Starostwa Powiatowego na Facebooku.